To co, patrzysz, który będzie twój puchar? No zobaczymy, zależy. Czy wygramy, to będzie ten. Jak pójdzie gorzej, to będzie ten. No chyba, że kładł się całkiem na amen, zesra, no to wtedy w najgorszym wypadku ten. No ale wiadomo, nadzieja jest na tamten ostatni. Biuro rajdu tropem żubra jest otwarte. Standardowo ATV Wieszczady, Kacper, działamy, czekamy na uczestników. Na razie mamy zapisanych 11, którzy już potwierdzili start. Czekamy na kolejnych 40. I co? No i będziemy wyłaniali ostatnią rundą zwycięzców Polskiej Ligi ATV. Puchary obok nas są, można tam można pokazać. Co, pakiety startowe już są przygotowane za mną, także już część chłopaków odebrało pamiątki z tego rajdu i czekamy, żeby wgrać punkty do tropienia żubra. Mamy znowu przeui, tak, musimy być grzeczni do kamery. Tak właśnie się profesjonalnie przygotowuję kartę. To proszę opowiedzieć panowie, jak przygotowujecie kartę startową. Tak, żeby dojechała do końca. No, najlepiej nie była jeszcze cała w błocie. No, to dzisiaj, teraz żeby, nie ma błota. Tak się liczyło, tak, później punkty, nie? Tak. Żeby nie było błędu. Chłopaki byli na wszystkich rundach Polskiej Ligi. Zobaczymy, którzy dojadą ostatecznie. Jedyny uczestnik, który nigdy nie wiemy, czy ma na imię Paweł, czy ma na imię Marek. Na imię ma Paweł, nazwisko Marek.
ostro analizują, jak przyjechać. Same korki się podam na trasie, bardzo spokojnie. Jest brama. Siema, siema, cześć, dzień dobry, witamy na tropie żubra. Etap dzienny, wczoraj się skończył etap nocny. Mamy 2 minuty do startu w klasie Extreme. Wszyscy przechodzą kontrolę, więc nie powiem, że wszystko się pięknie udało, ale i tak chłopaki zdyscyplinowani. Na starcie mamy około 50 załóg. Pewnie sędzia po drugiej stronie z listy startowej, czyli Kasper, będzie dokładnie wiedział. Niemniej fajna frekwencja, świetna pogoda i tak trzymać. Zamykamy ligę. Dwie i pół minuty! Kończymy drugi dzień zmagań w trakcie naszego rajdu tropem żubra w finału Polskiej Ligi ATV. Wszystkie rundy się odbyły. Wystartowało ponad 50 zawodników. Bardzo się cieszę. W dwóch klasach i w pierwszej, i w drugiej, czyli w Extreme i w Adventure'ze była zawzięta rywalizacja. Wyników jeszcze nie znamy, więc wiem, że będą przetasowania. Wprowadziliśmy etap nocny, który bardzo mocno zweryfikował umiejętności zawodników i bardzo wyrównał rywalizację w trakcie nawigowania i pokonywania terenu, czyli zredukowaliśmy znajomość terenu, która dla niektórych zawodników mogła być korzystna w nocy. Nie dało to jednak takich rezultatów i mocno przetasowało. Super, jesteśmy zadowoleni z tego pomysłu i na pewno ten etap nocy zostanie. Zawodnicy mieli wczoraj w trakcie 3-godzinnego limitu czasu do pokonania, do zgromadzenia na swojej karcie 40 pieczątek w klasie uniwersalnej dla zawodników Extreme i Adventure wspólnie. Poziom optymalny, mało wyciągarkowy, praktycznie sporadycznie. Trochę awarii. No i mówię, było dość ciekawie. Dzisiaj zawodnicy w klasie Extreme musieli zgromadzić na swojej karcie 100 punktów, czyli odebrać 100 pieczątek. Zawodnicy klasy Adventure 70. No i mieliśmy, jak zawsze na naszych zawodach, młodych uczestników, czyli młodzieżową ligę kładową, zawodników, którzy dzisiaj, młodzież jeździła z opiekunami. Oni mieli dzisiaj do zebrania 30 pieczątek i wszystkie klasy miały limit 6 godzin. Staram się tak, żeby czas nie był takim pressingiem, który miałby powodować to, żeby zawodnicy popełniali więcej błędów, żeby mieli czas na spokojne ukończenie, bez względu na umiejętności i posiadany sprzęt. Jako ciekawostka, na ten moment już dostrzegamy to, że na pudle, można powiedzieć, przynajmniej w etapie dziennym, choćby w klasie Adventure,
mamy Polarisy, które się coraz częściej pojawiają, słuchajcie, na etapach rajdów przeprawowych. Czyżby Polaris wchodził do przeprawy? Czas pokaże, ale coś się zaczyna ciekawego dziać. Latają Eski, chłopaki walczą o pudło w finale ligi, również na Eskach. To taka ciekawostka, że ten Polaris tu zaczyna nam się trochę rozpychać łokciami wśród teoretycznie opanowanej klasy przeprawowej przez markę Can-Am. Pojazdy najróżniejsze, nawet mieliśmy Arktikaty. Arktikatowi nie udało się dojechać, miał awarię sprzęgła. Yamachy bardzo dzielnie jeździły, niektóre łamały wahacze. Jest sucho, nawet bym powiedział bardzo sucho, chociaż i tak oni są wszyscy ubłoceni, bo te pieczątki nie są centralnie stawiane w miejscach, gdzie jest błoto, tylko przez nieumiejętność lub zlekceważenie tematu te błoto mogło zagrozić im w trakcie zdobywania punktów. Ale bardzo trawersowe. Trzeba uważać. O, właśnie będzie atakował. Nic się nie stało? Dobrze. To jest dobrze. 20 pieczątek zrobione, już 10 minut czasu. Czekaj, tak, to jest 2,5 godziny, to dużo nie macie. Śmieję się, nie. Ale widzę, że się wyjeździło po nocce. Wyjeździło się, no tak, ale się nie jest tak strasznie mokro, jak nieraz tam było, nie? Znaczy, jest luks. Mokro nie jest, ale są takie, jest sypko wbrew pozorom. Tak, nie? Tak, ale nie jest tam przyczepne. Fajnie, dzisiaj się jeździ super. Tak jest. No to kolejne, tropienie żubra. Tak jest. Młodzi się uczą elegancko, kasują punkty. Tu pierwszy raz na młodzieżowej lidze? No. Tak. Przedstaw się. Cześć, jestem. Cześć, jestem Adam. Ile macie pieczątek? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No, 20 mają, czyli całkiem nieźle im idzie. Chłopaki na chwilę ugrzęźli, lina im pękła, ale składami wszystko jest ok. Będą działać dalej. Zobaczymy, czy ujadą wszystkie 30.
I na mecie jest moja młodzieżowa liga kładowa, czyli najmłodsi uczestnicy tropem Żubra. Rywalizowali z opiekunami, niektórzy w większym gronie, z różnymi kładami i również z jedną dziewczyną, Wiktorią, na kanamie. Słuchajcie, to jest rajd, na którym również młodzież może rywalizować. W sposób taki wystarczający, było ciekawie, długo było jeżdżone, Wiktoria zmęczona, wyciągarka zepsuta. Znaczy ta od początku była zepsuta, a ta się po piątej pieczątce zepsuta. Słuchajcie, było ciężko. Warto było przyjechać? Zapraszacie? Gdyby Polarisa nie trzeba było ciągnąć, to by wyciągnąć, to by... Pokazać ci, pokazać ci. Adaś! Gdyby stał kanał, co my waży tyle samo, to by nic nie stało. Jak zwykle młodzież, słuchajcie. Ważne, że mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Ja wam serdecznie dziękuję. Panda, chodźcie tutaj! Jest nasza panda, boczkiem stoi panda. Panda również dzisiaj rywalizował z nami. Jechał z tatą, tata jechał na swojej esce, a ty jechałeś na... 800 Cereni. Więc mieliśmy lekką przewagę Kanama względem Polarisa. Jeśli chodzi o ilość sprzętów, ale tylko lekko i to się trwale zmienia. I awaryjność lekko. Zdecydowaną. No, tak, Kanam. Kanam, niestety Kanam tym razem nawalał. Nie, kochani, dziękuję wam jeszcze raz serdecznie. Spotykamy się na dzikowisku. Wiktoria? Ćwiczymy rączki. Ja będę. Na razie, cześć.